dziwych frontmenów, co nas bardzo cieszy. To był Adam Kubisz, zmienił na miejscu piątym, na miejscu czwartym Damian Nazaruk, również z Łodzi. Zapraszamy delegację, teraz krótsze macie odcinki, ale popracować się jeszcze trzeba. Proszę Państwa, ex aequo, i tutaj będzie problem, nie wiem jak to będzie rozwiązane. Nie wiem jak to będzie rozwiązane. Po prostu jeden kuchar jest mniejszy, drugi większy. Nie przewidzieliśmy absolutnie tego, że dwóch panów zajmie miejsce równoległe. Ja bym proponował losowanie zrobić. Rozumiem. Panie sędzio, mówią, że która ostatnia konkurencja ta rozstrzyga. Proszę mi rozstrzygnąć. Rzeczywiście zawodnicy mają rację, jeżeli jest ilość punktów ex aequo, patrzymy zawsze na ostatnią konkurencję. Jeżeli konkurencja nie wykazała tego, patrzymy jeszcze wcześniejszą. Czyli wygrywa ten, który miał wcześniej lepszą punktację. Dobrze, ja spróbuję sam rozstrzygnąć ostatnią konkurencję, a więc tak. To było otoczenie opony i Tomasz Lademan miał czas 34.53, a Łukasz Woźniak 29.06. Wszystko wiemy. Trzecie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął Tomasz Lademan z Rozewia. Oklaski dla Tomasza. Chociaż zdobył tyle samo punktów, co zawodnik na miejscu drugi, jednak przepis jest przepis, bo to się ustala regulamin. Ostatnia konkurencja decydowała. Proszę Państwa, na miejscu drugim Łukasz Woźniak z Gniezna. Łukasz długi czas prowadził, przegrał rzutem na taśmę. O jeden punkt przegrał tytuł siłacza ziemi łowieckiej. Pierwszej konkurencji takiej rozgrywanej w naszej historii. Proszę Państwa, i pozostał nam już tylko zwycięzca Artur Walczak z Gniezna. 65,5 punkta. Proszę Państwa, nagrody ufundowali. Nagrody ufundowali. Urząd Miejski w Łodzi. Puchary, medale. Starostwo Powiatowe w Łodzi. Odżytki, nagrody rzeczowe i wszystkie inne rzeczy związane z zawodami. Wsparli prywatni sponsorzy. Chciałbym ich wymienić. Studio Reklamy Grzegorz Ignatowicz. PHU Daniel, Barbara Daniel. Dekor Konrada Wrony. Hurtownia Artykułów Przemysłowych Agnieszki Maciejewskiej, Unicar Logistyk Jacka Rudzika, Pizzeria Roma Darka Rutkowskiego, Ubezpieczenia Akcept Dariusza Knysza, PPHU Inter Arimar, Netto Spółka ZO, Millennium GSM Sławomira Szwemera, Sklep Motoryzacyjny Paula Pauliny Karpały. Proszę Państwa, to byli nasi dobrodziejowie, którzy umożliwili nam zorganizowanie zawodu dla tak wspaniałej grupy. Zapraszamy Mistrz Polski, zapraszamy sędziów do wspólnej pamiątkowej fotografii. Zapraszamy Mariusz, Mateusz, popracowaliście sobie również. A Państwa proszę jeszcze raz o gorące brawa, dlatego że oni się dzisiaj naprawdę nacharowali. Ci, którzy widzieli, mieli okazję zobaczyć, przyznają mi rację. Ci, którzy nie widzieli, niech mi uwierzą na słowo. Naprawdę ci chłopcy, panowie, dali z siebie mnóstwo sił, ambicji, ale najważniejsze, że są w zgodzie, że są uśmiechnięci. Panowie, większości Wam chciałbym życzyć szczęśliwego powrotu do domciu. Oczywiście nie wyganiamy Was z naszej imprezy. Zapraszamy, żebyście zostali z nami, żebyście się bawili razem z nami, bo jeszcze kilka rzeczy tutaj nas czeka. Dziękujemy szanownej komisji. Sędzio, pani dyrektor, pani mistrz, pani sekretarz i panu burmistrzowi, a ja zapraszam główną prowadzącą. Jeszcze chwila dla fotoreporterów. Mili moi, macie dzisiaj okazję, nieprzeciętną.
panowie zrobić sobie zdjęcia z nich, polski panie zrobić sobie zdjęcia ze strongmanami. Pamiątka jak znalazł. Proszę Państwa, ja zapraszam na scenę Jana Pietrzyk. Niech męczy się dalej.